Hej, witajcie na kanale Kwasior Official. Symulacja dzisiejsza to blackout. Kompletny brak prądu. Sklepy nie działają, nie ma więc pożywienia, nie ma więc wody pitnej. Apteki również są zamknięte, nie mamy więc dostępu do leków. Na stacjach benzynowych nie kupimy już paliwa, więc nie będziemy mogli przemieszczać się na dalsze odległości, a w naszych domach nie będzie w kranie wody pitnej, ogrzewanie bardzo szybko siądzie i w taką porę roku, na przykład jak ta, będzie tam naprawdę, naprawdę zimno. Blackout może trwać kilkanaście minut, do kilku godzin, kilka dni lub, co gorsza, kilka tygodni, ale miejmy nadzieję, że ta symulacja nigdy się nie sprawdzi, bo świat wtedy naprawdę może stanąć na głowie. Chciałbym Wam powiedzieć dzisiaj o kilku pierwszych krokach, które należy poczynić niezwłocznie po zapadnięciu mroku. I wydaje mi się, że te kroki mogą mieć wpływ na nasze życie. Chodźcie, pogadamy sobie trochę o tym. I teraz pierwszą rzeczą, gdy zapadnie czerń, jest po pierwsze posiadanie planu. Nie panikować, bowiem wychodzimy teraz z naszej strefy komfortu. Każdy czuje się wygodnie, jeśli ma jakiś plan, jakieś nawyki, przyzwyczajenia, praca, dom, zakupy i tak dalej. Ale teraz to się kończy. Teraz musimy opuścić naszą strefę komfortu i pójść w nieznane. Ale musimy działać jak naoliwiony mechanizm i wtedy będzie wszystko dobrze. Będziemy mogli przeżyć w miarę komfortowo blackout lub go po prostu w najgorszym wypadku spróbować przeżyć. Jeśli wchodzimy w czerń, wchodzimy w mrok, nasze mózgi troszeczkę ewolucyjnie nie nadążają za cywilizacją. I teraz w momencie, gdy zapadają ciemności, to wysyłane zostają sygnały: uważaj, bój się, coś jest nie tak, może czyhać niebezpieczeństwo. W tym mroku czai się zło, wracaj do domu, schowaj się. Więc po zapadnięciu ciemności musimy jak najszybciej odnaleźć źródło światła. Źródło światła, może to być mała latareczka, lampka, zapalniczka, obojętne. Ważne, żeby przezwyciężyć mrok, podnieść sobie nieco morale i móc działać. Móc odnaleźć świeczki, czy też inne sprzęty, którymi już będziemy mogli na stałe rozpalić światło i zagasić mrok. Co pozwoli nam na kolejne działania. Pierwszym krokiem, jeśli już mamy rozpalone światło, świeczki, lampki, obojętne, widzimy gdzie się poruszać, to jak najszybciej pędzimy do kranów, odkręcamy wodę i napełniamy wszystkie zbiorniki, jakie się da, póki jeszcze jest ciśnienie w instalacji. Garnki, miski, pojemniki. Ostatecznością jest po prostu napełnić zlew, czy też wannę. Wykorzystujemy instalację, to co tam jeszcze jest, do ostatniej kropelki. I teraz kolejną rzeczą to jest bezpieczeństwo. Musimy je sobie zapewnić, bowiem to jest teraz ten czas na wyjście z domu. Czyli środki ochrony osobistej. Na początku nie będzie źle. Musimy wykorzystać czas, w którym sklepy, w którym apteki, w którym stacje benzynowe jeszcze mogą być czynne. Płacimy wtedy walutą. Najlepsze będą drobne nominały i staramy się wykupić, co się tylko da. Jedzenie, środki higieny, woda, lekarstwa. To jest podstawa, na której powinniśmy się skupić. Także bezpieczeństwo i ruszamy w świat. Gdy już mamy lekarstwa i wszystko to, co udało nam się wykupić w sklepie, wszystko, no bo albo robią się zbyt duże kolejki, nerwowe nastroje, albo skończyła nam się gotówka, albo w końcu sklepy, apteki też już się pozamykały. Tutaj bardziej możemy liczyć na te mniejsze, prywatne sklepiki niż większe sieciowe molochy. Te na pewno od razu proceduralnie zamykają się i koniec. Więc wracamy z tymi łupami, w cudzysłowie, co mamy i nie zdejmujemy nawet butów. Bierzemy plecak, w którym mamy butelki, pojemniki na wodę, worki kompresyjne świetnie się sprawdzą. Na innych odcinkach pokazuję, na przykład 8-litrowy worek, cyk, bierzemy w rękę i zasuwamy z tym wszystkim, szukając źródła wody. Źródła, które powinno być relatywnie jak najbliżej naszego miejsca zamieszkania, a ta woda powinna być jak najczystsza, czyli jakieś tam kanały, błotne bajora raczej odpadają. Szukamy jeziorek, rzeczek, no ale z braku laku posiłkujemy się tym, co mamy. Także bierzemy kanistry i ruszamy po wodę. No i wracamy do domu. Mamy już względne światło. Mamy zapasy, które zgromadziliśmy. Mamy też prowiant, wodę pitną, którą udało nam się nabyć razem z lekarstwami. Czas teraz na zapewnienie sobie komfortu termalnego, bowiem mieszkania dosyć szybko, czy też domy, zaczną się w tym momencie właśnie wychładzać. I to jest ten czas, żeby zadbać o rozgrzanie atmosfery, podniesienie morali. Mamy światło,
mamy wodę, mamy zapasy te zgromadzone wcześniej i te nabyte, mamy lekarstwa, mamy komfort termalny, więc to jest teraz ten czas, aby otworzyć lodówkę i zobaczyć, co jest w środku. Produkty newralgiczne można przerzucić do zamrażarki. Tam będzie utrzymywała się temperatura chłodniejsza zdecydowanie dłużej niż w samej lodówce. Jeśli chodzi o obróbkę termiczną, czyli gotowanie, jest to jeden ze sposobów konserwowania żywności na krótką metę. Najwydajniejszy sposób to smażenie po prostu. Gotowanie też jest tą dobrą opcją, ale tracimy jednak wodę, ale na rzecz wywarów, które potem możemy zjeść, rozgrzać się i pokrzepić. Dobrym sposobem jest konserwowanie żywności na zimno, czyli poprzez solenie jej po prostu. Zwykła sól kłodawska, niejodowana, bez żadnych antyzmrlaczy. Solimy, jeśli nigdy tego nie robiliśmy, to żaden problem. Najwyżej to przesolimy, później będzie można to odmoczyć, z wody solonej ugotować jakiś inny wywar i po prostu zjeść. Produkty solone mają szalenie dużo zastosowań i ta metoda konserwacji znana jest przecież od wieków. Ostatnimi punktami programu, jeśli ta czerń będzie utrzymywała się dłużej niż kilkanaście dni, jest budowa i umocnienie, w cudzysłowie, własnej twierdzy. Bowiem anarchia, włamania, kradzieże, rozboje mogą być na porządku dziennym i musimy być przygotowani w miejscu naszego zamieszkania, w miejscu naszej bytności. Musimy, że tak powiem, czekać na najgorsze i być właśnie na to przygotowanym. Ostatnia zaś sprawa, prędzej czy później, bowiem skończą nam się zgromadzone wcześniej zapasy i będziemy musieli wrócić do punktu bezpieczeństwo, aby przygotować się do wyjścia na zewnątrz. Przygotować się do szabrowania. Szabrowania po to, aby przeżyć. Ale ten temat poruszę w innym filmie. Do zobaczenia. I na sam już koniec streszczenie tego odcinka, cała wiedza w ekspresie. Po pierwsze, nie panikujemy, bowiem mamy plan. Mała latareczka, źródło światła doprowadzi nas do większej ilości świateł, świece, lampy i tak dalej. Oświetlone miejsce pozwoli nam działać. I jak najszybciej zdobywamy wodę, tą, która jest w instalacji. Później, dbając o własne bezpieczeństwo, musimy opuścić dom w tą czerń, a tam mogą dziać się naprawdę różne rzeczy, więc środki ochrony osobistej. Staramy się kupić w sklepie, w aptece, co tylko możliwe, na co tylko nas stać, co tylko możemy wykupić w legalny sposób. Później zdobywamy wodę ze źródeł wody, które znajdują się w naszej okolicy. Potem w domu dbamy o komfort termalny, bowiem kilka godzin zacznie temat się dość mocno wychładzać. Lodówka, musimy sprawdzić, co tam mamy. Do zamrażarki rzeczy, czy też po prostu konserwujemy, przerabiamy i tak dalej. I na sam koniec temat, którego tak naprawdę nie chciałbym poruszać, ale jeśli naprawdę będzie źle, to musimy umocnić własną twierdzę i przygotować się do zdobywania produktów, pokarmu, wody, lekarstw w bardzo niebezpieczny sposób. Ale miejmy nadzieję, że tego nigdy nie dojdzie.